Siemaczko wszystkim, tu tak Killer Misiek po długiej przerwie, na króciutko, chciałem się tylko zameldować i powiedzieć, że chwilowo nie mogę nagrywać nic, bo czego mieć przeprowadzkę i tak dalej, więc jest bardzo mało czasu, ale jest nowy update. 1.14. No i chciałem pokazać króciutko, co tam nowego w tym update'cie jest. Dużo ludzi mówi, że nic, ale to się możecie mylić, bo na przykład mamy tutaj nowe samochody z tego pakietu Hippistara. Tu masz jakiś samochodzik Lampadati za 400. Nie wiem, co to ma być. Na dwie osoby. Tu masz jakiś Vapid Blade. Też na dwie osoby. Wygląda jak Fiat, kurde, polski. 125p. Dobre. Trzeba go mieć. Kupuję. Kupuj. Wybierz kolor. To weźmiemy taki fajny landrynkowy. No i sobie postawię go tutaj. Co tu ma jeszcze? Tu jest jakiś, kurde. O, proszę bardzo. Wygląda jak stara Łada. Też dość ciekawy. No to kupimy też landrynkowy. Na M3. Kupiłem sobie przed chwilą M3, żeby mieć trochę miejsca na te samochody. Co tu jest? Proszę bardzo. Stary Mercedes, proszę ja ciebie. Bardzo ładny. Landryneczka będzie pasować. Na M3 go zawalimy. No, benefaktor. Zgadza się. Stary Mercedes. No, mamy tu jeszcze taki samochodzik. Nie wiem, dlaczego to podobne. Ale też go kupię. No, będziemy zaraz oglądać, czy się da to tunować, czy nie. Trochę kasy jest, to mogę dla was się poświęcić. Za to, że tak długo mnie nie było. Jakiś smarcik, proszę ja ciebie. No i zobaczymy, co tu. Tego też jeszcze kupimy. Trochę kasy pójdzie. Zrobimy sobie landrynkowo w garażu. No i co? Reszta to tu chyba znamy. To wszystko tak jak było, tak jest. Te auta już wcześniej były. No nie, no zobacz. Możesz sobie kupić go teraz, a ja ostatnio szukałem jak ten baran. I tego można kupić, zobacz. Furgonetki, fajnie. No super, zobacz. Możesz sobie kupić ogórka. Albo tu wóz, wozu A-Team. I zobacz tu. To się będziecie cieszyć. Wóz Murzynka. Zarąbiście. No jest super. No jest parę nowości, jak widać. Ty, zobacz. Super Quad. Za 69 koła. Też nie trzeba już go szukać, ani glitchować do mapy. To kupujemy. Trevor się cieszy. No, to nieźle. Jest dość dużo rzeczy, jak widać. Parę nowych bryczek wrzucili, żeby nam nie było tak nudno. Zobacz. No, super. Ja tamtego auta tak nie bardzo, ale dobra, to testujemy te inne samochody. Nic tu już nie widzę, żeby było. Także jedziemy z koksem. Zobaczymy, czy tu coś jest. Nie, tu już patrzyłem przed chwilą. Tu nic nie widziałem nowego. Nie ma.
tu. O, zobacz, ty, to jest dobre. Jaki zarąbisty wozik. No to muszę go mieć. 6x6, no kurde, masakra po prostu. Masakra, co za samochód. Mega po prostu. To jestem ciekawy, jak to będzie jeździć. Zobaczymy, czy tu coś jest. Łodzie. Nie ma nic nowego. Rowery jakieś może. Nie ma. A tu byliśmy przed chwilą. No i zobaczymy, co tam w garażu stoi. Uhu, zobacz, jak super. No to to jakiś, kurde, Citroen, czy co? Jakiś, kurde. Fajne te blaszki ma. Super. No. Zobacz, jakie bryczki. O. No. O, jest super kłodzik. Jest, kurde, Mercedes. Stary. Super sprawa, ci powiem. No to też ten auto akurat. Nie wiem, co to może być. Może Renault Alpina 6. Coś takiego było kiedyś. Ale nie wiem. Czekamy na tego 6x6. Zobaczymy, co tam nam pokaże. No, super kładzik. Zobacz, jak łasko. No, jakby co, to można już skoczyć i zobaczyć, jak się tym jeździ. Muzyczkę wyłączymy, żeby się nikt nie dopieprzał. I zobaczymy, czy idzie zrobić tam jakiś tuning. Czy nie. O kurde, trochę słabe ten samochód, ale... Stylowsko wygląda, nie powiem. Takie stare mi się podobają właśnie. Ale się jeździ, ja pierniczę. Skoczymy tu na skróty. Zobaczymy. Idzie tam jakiś spoiler dorzucić do tej łady, czy nie? Ale się pospieszy. Napra. Pancerz nie bierzemy brać. Hamulce, zderzaki. Zobaczymy, co tu idzie. O, zobacz, idzie jednak. Patrz. Siupaga, ty możesz w zimę śnieg z tym zmiatać. Całkiem będzie usunąć. No dość ciekawe. To zrobimy jeszcze. Tu też. Silnik tam. Silnik. Wydech. Ojej, co to jest? Mega wydech. Żeby było śmiesznie, weźmiemy. Materiały wybuchowe, nie? Grille. No, zakryte. No, nie wiem, co tu może ładnie wyglądać. Zrobimy tak, tak. Reflektory. O, zobacz, ale fajne. To jest dobre. Maska, patrzcie, te logo, wow. No, robimy trochę szpic. Też śmiesznie to wygląda. Klaksony. O, coś nowego. Ale 47 koła, lekka przesada, nie?
Weźmiemy ten. Światła, ksenonki. To już jest tablica. No moja. Niech będzie. Lakierowanie zostawimy. Klatka. Jest klatka. Progi. Tu nadkola szersze. Czarne. Nie, zrobię tak. Spoiler, uwaga. No tam za ciekawy nie jest. Też nie widać na tym kolorze za bardzo. Ale ten sobie wezmę. Zawieszenie. Te skrzynia biegów. Nie wiem, czy będziemy robić pełny tuning, bo to nie każdy ma. Rodzaj kół sportowe. Weźmiemy na przykład. Tam byle jakie. Trochę pasowało do niego. Depasura. No co, kolor kół. Jednak zmienię ten kolor zaraz. Robię tak zawsze. Kolor kół czerwony. Dodatki. To weźmiemy, to nie weźmiemy na razie. Szyby. Zupełna czerń. No zobacz. Nowa opcja. Słyszałem, że ludzie mówili, że nie ma ten. No to jest superancko. Zobacz. Czarny. Nie ma, nic nie widać. Do. Jeszcze muszę raz podjechać. Nie, ale. Nie, dobra. To zrobię pełny tuning. What miracle did you want me to perform? Szyby, koła, turbo, wrzucę turbo, skrzynię też, zawieszenie jest, spoiler, progi, klatka, lakier, kolor podstawowy, matowy, czarny. A tu można... No, metalowy, zobacz, szczere złoto. No ja pierdzielę. Super kolor, zobacz. Ale drogi. Polerowane złoto. No masakra kolory. Nie no, zarąbiście. Ale nie biorę na ten samochód. Ale widzieliście, są kolory nowe. Tu masz gorący róż, cukierowa czerwień, też nowy kolor. Winna czerwień, czerwień cabernet. No jest parę nowych kolorów, jak widać. Jakieś srebro. Przejadę w tą stronę, żeby widzieć, co jest nowe. Tu zobacz. Węglowa czerń, jeszcze ciemniejsza. Super. Grafit. Ciemna stal, srebro. Srebro błękitne. Walcowana stal. No kurczę, no super, zobacz. Kamienne srebro, nocne srebro. Dużo sreber, no i tu ma znowu czerwone. No jest fajnie. To ja biorę tą węglową czerń. Metalowy to z tym złotem, to teraz mnie zaszokowali po prostu. Klasyczny węglowy. Patrz jak pięknie to wygląda. Ale te logo to jest już zarąbiste.
prostu mega. Chrome. Nie. Dobra. Tablica jest. Nie jestem hipsterem. Ja też Siema. Jestem hipsterem. Bo ja... Co ty tu... Ja! Auto nowe dodali. No są. Właśnie robię filmik. Nowe pododawali tego sklepu tego całego. Suteran San Andreas Super Auto. Auto jedno kosztuje wiesz ile? 400 tysięcy. No. No i Taligator jest, no, no, no. Ile jest drzewa do buszalu? Wydech. Co ty gadasz? Dobra, mam super autko. Jo, pier... No i... Proszę bardzo. Zajebiste. Nie rozwal mi go. Tylko, że ja kasy nie mam. Gdzie ja jestem? Nie. Co to jest za kurde serwer? O! Nie, muszę sprawdzić. Ale poddawali dużo nowych aut. Tego sklepu. Nie super samochód, tylko taki jest sklep Superan Auto, super auto. Tak się nazywa ten sklep. No. No. I brawa do Buffalo dodali, ale nie. Tylko nie wiem, czy ten Franklina, czy ten inny, czy to ten, który pójdzie. Kasy nie mam najgorzej, to bym kupił, no nie? No i to na razie by było na tyle. Jadę do garażu i zobaczymy jak się jeździ. No, dość ciekawy wóz. I zaraz część pierwsza poleci na YouTube'a. Później może pokażę wam resztę samochodów. Jak ja się tuninguję, jakie części są. Ale nie mogę wam obiecać. Oj, nie tam wjechałem, gdzie miałem. No i to na razieńko. Jestem w garażu. Do później. Zobacz, jaka ładna bryczka.